Cześć, z tej strony Krycha, a w dzisiejszej produkcji sprawdzimy, czy przypadkiem producenci chipsów nas nie oszukują. Czy nie jest tak, że próbują nam sprzedać więcej powietrza niż chipsów w paczce? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do dalszego oglądania. A tak, żeby się miło wam oglądało, na rozpoczęcie tego filmu przygotowałem suchara. Uwaga! Złodziej na 7 liter to... sąsiad! Ciekawe, skąd wziął na to pieniążki. A wy, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę dla zasięgu pod tym materiałem, tak żebyśmy dotarli nim do jak największej grupy osób. A teraz zapraszam do testu. No i moi drodzy, jesteśmy w studio, gdzie zazwyczaj nagrywamy, a przed wami 8 różnych wariantów chipsów, oczywiście od różnych producentów i w różnych wielkościach opakowania. Sprawdzimy dzisiaj, ile jest tak naprawdę w takiej paczce chipsów, a ile powietrza. Sprawdzimy również gramaturę poszczególnych paczek. Zobaczymy, czy producenci nas nie oszukują. Zaczniemy może od pierwszej paczki, czyli od Doritos. Oczywiście Doritos serowe z polskiej dystrybucji z olejem palmowym, 100-gramowe opakowanie. Sprawdzamy, ile waży. Nieznacznie powyżej 100 gramów, czyli by się wszystko zgadzało, ponieważ ta nadwyżka to jest prawdopodobnie masa opakowania, w którym są chipsy. A sprawdźmy teraz, ile rzeczywiście jest tych chipsów w środku. Uwaga, sprawdzamy. Widać, że jest ich około 50%. Dosyć sporo pustej przestrzeni. A teraz na miarce sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Ile rzeczywiście stanowi tutaj centymetrów w tej paczce powietrze, a ile chipsy. 50%, około 50% całej długości paczki chipsów stanowi powietrze. Czy to dużo, czy mało, to za chwilę sprawdzimy, testując kolejne opakowanie chrupek. Wiejskie ziemniaczki ciosane na oleju słonecznikowym. Tutaj mamy do czynienia ze 110-gramowym opakowaniem. Sprawdzamy najpierw, ile to opakowanie waży. Znacznie ponad 110 gramów, tak więc wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o gramaturę tego produktu. A teraz czas na sprawdzenie zawartości. Zobaczymy, ile tych chipsów rzeczywiście jest w środku. Zdecydowana większość to jest powietrze. Nawet rzekłbym, że więcej niż 50%. Proszę Państwa, troszeczkę więcej niż 50% pustej przestrzeni. Czyli jest minimalnie gorzej, acz podobnie jak było w przypadku Doritos. A jak będzie w kolejnej przez nas testowanej paczce? Jest Crunch Chips, jest impreza, 140-gramowe opakowanie chipsów o smaku kebaba z cebulką. Sprawdźmy najpierw, ile waży ta paczka. I tym razem wynik jest podobny jak w poprzednich paczkach, czyli nieznacznie więcej niż powinno być, w związku z tym, że opakowanie też waży kilka gramów. Zobaczmy, jak paczka, jak w środku. No tych chipsów podobnie, też w okolicach pewnie 50% pustej przestrzeni. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało teraz na miarce. Tutaj, jak w przypadku poprzednich paczek, rzeczywiście prawie 50% stanowi powietrze. Czy to już jest taka reguła? Czy to jest rzeczywiście coś, co jest taką normą w chipsach? To się za chwilę okaże, ponieważ teraz na warsztat bierzemy słynne duszki. To niezły duszek, taki nie za straszny, nie za wesoły. Monster Match pizza, paczka o gramaturze 100 gramów. Sprawdźmy najpierw, czy nie kłamią, czy te duszki będą lżejsze czy ciężejsze niż podaje nam producent. I tutaj również to, co w poprzednich paczkach, nieznacznie powyżej deklarowanej masy, czyli powyżej 100 gramów w tym przypadku. Paczka ma niecałe 30 cm i tutaj mniej więcej połowę stanowi znowu powietrze, czyli jak w poprzednich. Duszek nas ani nie zaskoczył, ani nie rozczarował. Taki po prostu średniak typowy, tak jak poprzedni producenci. A teraz przechodzimy do już słynnych Lejsów. Tam jestem najbardziej ciekawy wyniku. 140-gramowe opakowanie chipsów o smaku papryki. Sprawdzamy najpierw, jak będzie wyglądało to w środku. Nic mnie nie zaskoczyło. Mi się wydaje, że nawet jest poniżej 50% chipsów w paczce. Zważyliśmy paczkę Lejsów i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Gramatura zgadza się z tą deklarowaną przez producenta.
Podobnie jak w poprzednich paczkach, ta sama praktyka. Mi się wydawało dotychczas, że Lejsy to taki król właśnie tych wszystkich dmuchanych paczek, ale widzę teraz, że inni producenci faktycznie stosują ten sam zabieg poduszki powietrznej, która ma chyba uchronić chipsy przed złamaniem, ale czy na pewno aż trzeba 50% powietrza wtłaczać do paczki, tak żeby ją co, wizualnie powiększyć? Trzeba o to zapytać producentów. A my teraz przechodzimy do kolejnej pozycji. Cheetosowe spiralki, 80-gramowa paczka. Czas na sprawdzenie tego, czy producent nas nie oszukuje przypadkiem na gramaturze. Tutaj jak najbardziej wszystko się zgadza, jest nieco powyżej 80 gramów. Sprawdźmy teraz, ile chipsów rzeczywiście jest w tej paczce. Jest lepiej troszeczkę niż w przypadku Lejsów, już widzę na pierwszy rzut oka, że jest na pewno lepiej. A jak będzie to wyglądało na naszej miarce? Sprawdźmy to. Podobny chwyt marketingowy, jak w przypadku pozostałych, jednak jest minimalnie lepiej. Nie dużo, ale jednak troszeczkę lepiej. Jest ta poduszka powietrzna, jest troszeczkę mniejsza. Chyba to przez to, że te chipsy dosyć są takie spore. Te spiralki, daj jednego spiralsa krycha. Wasze zdrowie, ja sobie go zjem, dzięki. Czas na przedostatnią paczkę w naszym zestawieniu. Jedna z tańszych, chipsy o smaku paprykowym marki Auchan z taką okejką, czyli kciukiem w górę. Cóż, sprawdźmy, czy jedna z najtańszych chipsów będą gramaturowo poprawne. Uwaga! Tutaj wszystko w porządku, nieznacznie powyżej 200 gramów, tak więc tym razem producent nie oszukał nas, jeżeli chodzi o gramaturę tego produktu. A jak będzie w środku? Sprawdzamy. Tutaj gdzieś tak w okolicach 50%. 50% na pierwszy rzut oka to widać. Jednak test miary pokaże, jak będzie w rzeczywistości. Uwaga, około 50% stanowią chipsy, a 50% stanowi powietrze. To, że te chipsy były tanie, absolutnie nie ma na to wpływu, że dostajemy więcej powietrza. Rzekłbym nawet, że jest troszeczkę lepiej niż w przypadku na przykład wiejskich ziemniaczków czy Doritosów. A teraz czas na ostatnią pozycję w naszym teście, czyli Top Chips z Biedronki. Top Chips faliste o smaku kebaba czy kebabu. O smaku kebabu. I teraz pytanie, czy kebab będzie gramaturowo poprawny, czy będzie troszeczkę jakby mniejszy. Uwaga, sprawdzamy. Nieznacznie waga wykracza poza deklarowane 200-gramowe opakowanie, czyli łącznie z opakowaniem powyżej 200 gramów. Wszystko jest w porządku. Czas sprawdzić, ile tych chipsów jest tam rzeczywiście w środku. Tak jak chyba w poprzednich, 50% mi się wydaje, ale to musi zweryfikować nasza miara. Zaskoczeni? Bo ja nie. Tutaj jak w poprzednich paczkach rzeczywiście podział jest praktycznie równy 50 na 50, czyli 50% stanowi powietrze, a 50% stanowią chipsy. Wybraliśmy 8 różnych wariantów i w 8 różnych wariantach chipsów różnych producentów okazało się, no właśnie, co? To za chwilę powiemy w naszym podsumowaniu. To jak w końcu jest? Oszukują czy nie oszukują na tych chipsach? No sami widzieliście wyniki. 50% praktycznie w większości paczek chipsów stanowi powietrze. I teraz pytanie, czy te paczki na pewno muszą być aż tak duże i tym paczkom, tym chipsom, które są w środku, potrzebna jest aż tak duża poduszka powietrzna. A może to taki chwyt marketingowy, aby sprawić, że po prostu paczka będzie wydawała nam się większa niż w rzeczywistości? Wyobraźcie teraz sobie napój, na przykład Pepsi. Butelka jest cała oklejona, na opakowaniu pisze 1 litr, a kupujecie zaklejone opakowanie dwulitrowe. I wtedy odkręcacie, przelewacie, niby 1 litr się zgadza, ale tak, no tak jakby nie do końca. Czy można nazwać to oszustwem? To może za daleko chyba posunięta teoria. Tutaj raczej jest to taki chwyt marketingowy. Sprawiamy, że paczka wydaje się większa, myślimy, że jest tam dużo więcej chipsów, a potem po otwarciu cyk dwójeczka, no i mamy 50%. Akurat najgorzej w mojej opinii tutaj w tym teście wypadły chyba wiejskie ziemniaczki. Ich było tutaj zdecydowanie najmniej. Paczka, możecie sami zobaczyć jak wygląda, a jak ile jest tutaj chipsów. No tyle. A wy dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy
To jest oszustwo waszym zdaniem, czy to jest tylko taki zwykły chwyt marketingowy? Czekam na waszą opinię, a ja teraz zachęcam was do dołączenia na moją wielką rodzinną grupę, naszą wielką rodzinną grupę, bo to jest nasza wspólna rodzinna wielka grupa Bojownicy Krychy, prawie 10 tysięcy osób. Tam recenzujemy różne dania z marketu, dania z lokali. Zapraszamy chętnie tam wszystkich, możecie śmiało dołączać. Mój Instagram mrkrycha, dzięki niemu wiecie wszystko pierwsi, zapraszam was tam serdecznie. Dzięki niemu wiedzieliście pierwsi, że robiłem dla was ten właśnie wielki test chipsów. Mr. Krycha, taki normalny człowiek, taki nie za duży, nie za mały. Dobra, koniec płynięcia, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, cześć, do następnej produkcji. Aż po chorobie będzie to przetrawić bardzo ciężko. Oczywiście też podzielę się ze znajomymi tak, żeby nic się stąd nie zmarnowało. A ty, jeżeli chcesz, możesz zostawić, nad moją głową znajduje się przycisk do subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, serdecznie zapraszam. Zostaw subika, na pewno się nie zawiedziesz. Będziesz miał dostęp do najnowszych produkcji, które są na moim kanale. Z boku znajdują się dwie poprzednie produkcje, wbijaj na nie, serdecznie polecam. Możesz zobaczyć, co tam ciekawego jeszcze dla was testowałem. A teraz cześć!